To już 37 autobus Miejskiego Zakładu Komunikacji w Wejherowie, a 21 marki Solaris. Każdy zakupiony pojazd należy do nowoczesnych. Podróżowanie nim jest o wiele wygodniejsze i bezpieczne. Miejski Zakład Komunikacji stawia na nowoczesność, która pomaga pasażerom lepiej wykonywać podróże, czyli bezpieczniej, szybciej i wygodniej. Autobus wyróżnia się ładnym i ciekawym wyglądem. Jest to pojazd niskopodłogowy i spełnia oczywiście wszelkie normy ekologiczne, na przykład posiada silnik Euro 6, ale jest też pewna nowość. W tym autobusie zainstalowana została dodatkowa kamera, oprócz tych, które rejestrują przestrzeń pasażerską, jest dodatkowa kamera, która pozwala na obserwację bocznej ściany autobusu od strony drzwi wejściowych. Ułatwia to kierowcy obserwację, czy wszyscy pasażerowie zajęli miejsca w pojeździe i opuścili pojazd. Autobus został zakupiony z budżetu Miejskiego Zakładu Komunikacji, a jest to możliwe dzięki uczciwości pasażerów, którzy korzystają z usług MZK. Duży wpływ na zakup autobusu, na to, że możemy tę inwestycję realizować, to jest uczciwość pasażerów i płacenie przez nich, kupowanie przez nich biletów i kasowanie w pojeździe. To są podstawowe środki, które przeznaczamy na zakup i odnowę taboru. Rocznie MZK obsługuje około 6 milionów pasażerów. Zakup i poświęcenie autobusu zbiegło się z jubileuszem Miejskiego Zakładu Wejherowo, który we wrześniu obchodzi 35 lat istnienia.